List miłosny od niego. List miłosny od niej, jeśli jesteś mężczyzną i oglądasz mój kanał. Taki temat zaproponowała moja grupa, moi subskrybenci, którzy bardzo wiernie, regularnie i w sposób stały odwiedzają mój kanał. Osoby, które już długo subskrybują mój kanał, czatują aktywnie, odwiedzają mój kanał codziennie. Dziękuję serdecznie, oczywiście dlatego, że jesteście tak wspaniali. Grupka jest coraz większa, coraz coraz bardziej żartobliwa, wesoła. No i smucimy się razem i radujemy i brykamy na czacie, więc wszystkim moim subskrybentom poświęcam ten temat. Naturalnie, jeśli nie zostałeś jeszcze subskrybentem mojego kanału, to oczywiście zrób to dzisiaj. Naciśnij na funkcję subskrybuję z dzwoneczkiem na samej górze. Są trzy opcje dzwoneczków, lecz naciśnij ten górny dzwoneczek, by dostawać wszystkie zawiadomienia o codziennych wróżbach, horoskopach, rytuałach, które są oczywiście darmowe. Oczywiście lajkuj z kciukiem w górę, pisz komentarze, swoje historie, napisz mi, czy moje wróżby z Tobą rezonują. Rezonują to znaczy, czy w jakiejś części odpowiadają Twojej historii. Oczywiście nie 100%, nie są to czytania indywidualne, są to czytania kolektywne, więc jakaś część będzie do Ciebie pasować. Natomiast historii jest mnóstwo, historie są różne, Państwo mają różne osobiste dylematy i pytania. Więc jeśli wróżby moje rezonują z Tobą 60, 70, 80, 90%, no to jest już to na pewno kanał dla Ciebie. Wspaniale, dobrze, dzisiaj mamy temat list miłosny od niego, od niej. Wymieszałam dużo talii kart, przygotowałam już, oczyściłam karty, wylosowałam, ponieważ trwa to zawsze długo, 20 minut już to tutaj sortowałam, więc ten czas oczywiście zaoszczędzam i szykowałam Państwu dwie grupy. Dwie grupy z kart Lenormanda, Tarota, z kart oraklu miłosnego, z kart oraklu właśnie przesłań miłosnych. Tutaj też są już naszykowane dwie karty. Natomiast też każdy zestaw ma kartę oraklu energetycznego i to wszystko sformułuję do Państwa, dla Państwa w formie listu, którego nie będę oczywiście pisać, tylko werbalnie go tutaj przekażę. Więc proszę Państwa, pierwsza grupa jest to słoń złoty z trąbą do góry. Więc być może przynoszący szczęście. Ja też go kupiłam po to, by przynosił mi szczęście. Więc jest to pierwsza grupa ze słonikiem złotym. I druga grupa jest z serduszkiem porcelanowym różowym. Więc wybierzcie, kochani, Waszą grupę. Nie zastanawiajcie się długo, to musi być po prostu magnetyzm oka, który przedmiot, która grupa magnetyzuje Was. I zacznijmy, kochani, od grupy oczywiście pierwszej, czyli słonik złoty. Moja kochana, piszę do Ciebie
ponieważ pragnę heart-to-heart conversation. Pragnę rozmowy od serca do serca, konwersacji. Pragnę porozmawiać z Tobą, nawiązać kontakt z Tobą o tym wszystkim, co się między nami stało, co się wydarzyło. Chcę podjąć słodką, wspaniałą dyskusję o naszych uczuciach do siebie. Honestly discuss your feelings with each another. Chcę porozmawiać o tym, co czujemy. Jakie uczucia żywimy do siebie. Wiem, że byłem zablokowany. Wiem, że moje blokady stworzyły obciążenia i szkody w naszym związku. Wiem, że blokowałem się, nie chciałem nad związkiem pracować. Nie wierzyłem w to, że możemy być jeszcze szczęśliwi. Miałem lęki, strach przed okazaniem uczuć do Ciebie. Ten lęk zżerał mi od środka, dlatego blokowałem uczucia i emocje, dlatego też blokowałem kontakt do Ciebie, nie odpisywałem. Byłem zimny, niedostępny, oziębły wręcz uczuciowo. Wiem, że spowodowało to duże szkody w naszej relacji. Chciałbym jednak otworzyć się teraz. Wszystko to, co było złe, zamknąć za sobą, pozostawić i otworzyć się jeszcze raz, zacząć nowy rozdział naszego wspaniałego związku, spróbować dzięki tej komunikacji i temu listowi dzisiejszemu nawiązać z Tobą regularną komunikację, byś mi dała jeszcze jedną szansę, byś otworzyła się również na mnie i pozwoliła mi zrobić ten następny krok, byśmy poszli w jednym kierunku, byśmy obrali i zdecydowali się na jedną wspólną drogę. Pozwól mi otworzyć następny rozdział naszego pięknego romansu, naszej pięknej, miłosnej historii. Pozwól mi zrobić następny krok w Twoją stronę. Wybacz mi te wszystkie blokady, oziębłości. Nie chcę, by jeszcze więcej szkód było, niż już do tej pory się to wszystko zdarzyło. Pragnę otworzyć drzwi do wyleczenia wszystkiego, co było negatywne, złe między nami, do naszego personalnego rozwoju, szczęścia, uzdrowienia, rozwoju naszego związku. Pragnę raju z Tobą, pragnę przejść na następny etap, pragnę wszystko to, co było stare, negatywne, ciężkie dla nas, pragnę to zamknąć i otworzyć drzwi do raju miłości i szczęścia właśnie z Tobą. Chcę przejść przez tą bramę wyższy, piękniejszy, lepszy etap naszego związku. Widzę nadzieję i słońce na horyzoncie. Wierzę, że wszystko może być jeszcze dobrze. Mam nadzieję na wyjaśnienie wszystkich spraw, na klarowność sytuacji, na szczęście właśnie z Tobą. Mam nadzieję
i marzę o tym, byś dała mi szansę, by wszystko to, co stoi między nami, wyjaśniło się, by nasze marzenia spełniły się. Pragnę, by szybko wszystko doszło do normy, byśmy się zobaczyli, spotkali, byśmy porozmawiali ze sobą, wyjaśnili wszystko szybko, byśmy nie tracili już czasu, by wszystko wróciło do normy, wróciło do tego pięknego momentu, który właśnie między nami na początku był. Proszę Cię, odpisz mi, napisz, daj znać, wyślij SMS-a, smajla, wyślij, jak się czujesz, wyślij, czy przeczytałaś mój list, ponieważ chciałbym szybko, bardzo szybko się z Tobą zobaczyć. Wiem, że byłem dla Ciebie toksyczny, negatywny, że Cię kontrolowałem, manipulowałem, chciałem mieć Cię w garści, chciałem Cię od siebie uzależnić. Wiem, że mam też obciążenia w formie różnych nałogów, wiem, że potrafię być obsesyjny, wiem, że Cię pożądam Cię obsesyjnie. Moja namiętność do Ciebie jest tak wielka, że nie mogę się opanować. Pożądanie wręcz psychopatyczne, obsesyjne, współuzależniające nas od siebie. Wiem, że były to stany, z którymi nie mogliśmy sobie dać rady. Wiem, że jesteśmy sobie przeznaczeni. Wiem, że nie potrafię bez Ciebie żyć. Wiem, że nie powinienem kierować się tylko tymi zwierzęcymi instynktami. Chciałbym, by dobro zwyciężyło. Chciałbym, pragnę, by wszystko ułożyło się znów dobrze, byśmy pełni wiary, nadziei, miłości zaczęli nowy etap, wspaniały, szczęśliwy. Pragnę szczęścia i chcę być Twoim wybrańcem. Chcę, by wszystko to, co złe, zostało między za nami. I chcę, byśmy zaczęli jeszcze raz i żeby to był sukces. Chcę, by nam się udało. Kończąc ten list miłosny do Ciebie, ukochana, chcę Ci jeszcze przekazać ode mnie z serca wirf all deine Bedenken über Bord. Lass dich in meine Arme sinken. Wyrzuć wszystkie Twoje rozmyślania, wątpliwości za burtę i utoń w moich ramionach. Nie myśl negatywnie. Nie pozwól, by negatywne myśli przygniatały nasze szczęście. Wyrzuć wszystkie Twoje wątpliwości poza bord, poza Twoją głowę. Nie męcz się już negatywnym myśleniem. I utoń w pełni miłości i szczęścia w moich ramionach. Tego pragnę i na to czekam. Proszę, daj mi szybko znać, czy też tego pragniesz. Do usłyszenia. Twój kochający Cię partner. Dziękuję grupie pierwszej. I zapraszam, kochani, grupę drugą na list miłosny od niego.
druga serduszko różowe, ceramiczne. Moja kochana, piszę do ciebie ten list, ponieważ pragnę ci dzisiaj wiele wyznać. Pragnę napisać ci te słowa płynące z mojego serca. Musiałem wyleczyć wszystkie swoje rany z dzieciństwa. Musiałem przebaczyć swoim rodzicom i zapomnieć wszystko, co trigowało mnie. Wszystkie złe wspomnienia, które wyniosłem z domu rodzinnego. You love life benefits as you forgive your parents. Musiałem moim rodzicom wiele wybaczyć, by móc ciebie kochać. Musiałem uleczyć swoje wewnętrzne dziecko, by móc ciebie kochać. Chcę otworzyć komunikację z tobą. Chcę otworzyć się na miłość, na uczucia, na emocje, na romantyczne momenty, spotkania z tobą. Chcę, byś również ty otworzyła swoje serce i dała rozkwitnąć naszym emocjom, uczuciom, by ta miłość, którą blokujesz, którą blokujemy oboje, rozkwitła na nowo. Otwórzmy się na kolejny etap naszej miłości. Już czas na to, by wyznać sobie najszczersze, piękne uczucia, które mamy w sercu do siebie. Otwórzmy się na te uczucia teraz. Nie traćmy już czasu, tyle czasu przebiegło, tyle czasu minęło. Spróbujmy teraz jeszcze raz dać sobie szansę. Proszę, otwórz twoje serce. Otwórz się na nasz dalszy związek. Mam nadzieję, że uda nam się wyjść z tych blokad. Wiem, że byłem niedostępny, oziębły. Wiem, że nie odpisywałem na twoje SMS-y, na twoje wiadomości, e-maile. Wiem, że ignorowałem to i byłem oziębły uczuciowo. Wiem, że cię tym zraniłem, ale teraz chcę to wyjaśnić. Chcę, by wszystko potoczyło się dobrze. Mam nadzieję, że wyjdziemy z tych blokad, że pomożesz mi również wyjść z tej mojej właśnie oziębłości jakiejś emocjonalnej. Musiałem być sam, by przemyśleć wszystkie sprawy, by uleczyć swoje wewnętrzne dziecko, by przebaczyć swoim rodzicom za to, że obciążyli mnie, że nie potrafiłem ciebie kochać, ale teraz wychodzę już z jaskini. Chcę, mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, że wszystkie sprawy zostaną wyjaśnione między nami. Pragnę spełnienia naszych wspólnych marzeń. Pragnę wyjaśnić wszystkie nieklarowności, które stoją między nami. Kocham cię, tęsknię za tobą, myślę i pragnę cię. Kocham cię miłością szczerą i pragnę dualności. Pragnę, by nasze serca, dusze połączyły się. Pragnę być z tobą razem. Pragnę przebywać z tobą. Kocham cię.
mam dużo emocji, uczuć do Ciebie, które wypełniają moje serce, moją głowę. Pragnę być z Tobą, o niczym innym nie mogę myśleć. Jestem mężczyzną, który szuka stabilności. Stabilności w formie zawodowej, finansowej, stabilności w związku, w partnerstwie, w miłości, w uczuciach. Tej stabilności potrzebuję również ja. Pomimo, że byłem właśnie tu zablokowany, oziębły, niedostępny, teraz otwieram się, wychodzę ze swojej jaskini samotności i pragnę zbudować z Tobą coś stabilnego. Coś, co da nam bezpieczeństwo. Potrzebowałem na to czasu, wiem, ale teraz otwieram się jeszcze raz na wszelkie możliwości zbudowania stabilnego, pięknego, długotrwałego związku z Tobą. Pragnę bezpieczeństwa dla mnie i dla Ciebie i dla mnie. Pragnę również, byś mnie doceniała. Pragnę pracować nad tym związkiem razem z Tobą, wspólnie. Pragnę, byśmy odnieśli sukces, byś mnie podziwiała jako partnera, jako osobę, którą kochasz, której ufasz. Pragnę, byś widziała moją pracę nad tym związkiem, że się staram, że inwestuję swój czas, uczucia, myśli. Chciałbym, byś to doceniła, byś podziwiała mnie jako swojego partnera. Jestem gotowy pracować ciężko nad tym związkiem wraz z Tobą. Wiem, że potrzebowałem czasu, miałem lęki, czy nie masz innych mężczyzn, czy nie mam konkurencji. Wiem, że nieraz mieliśmy kłótnie, sprzeczki. Wiem, że nasze czasy były turbulentne, że było dużo spraw, na temat których się ostro sprzeczaliśmy. Mieliśmy tutaj bójki, ego, kłótnie, ciężkie czasy. Konkurowaliśmy ze sobą. Przepychaliśmy się łokciami, kto ma rację. Cały czas chcieliśmy mieć rację, ale to minie. To zostawmy za sobą. Potrzebujemy opatrzności Bożej, anioła stróża, pomocy wszechświata. Potrzebujemy cierpliwości, opanowania, wstrzemięźliwości. Potrzebujemy czasu, by wyleczyć wszystkie te złe, obciążające nas sprawy. Ciągle dobro i zło balansuje ze sobą. Ciągle dobro i zło to dwa elementy, które oczywiście istnieją w każdej relacji. Natomiast poprzez cierpliwość możemy nad tym pracować. Możemy inwestować w nasz związek. Możemy pracować nad naszym związkiem, by był coraz lepszy i by uczyć się na błędach i nie popełniać ich ciągle od nowa. Na koniec mojego listu chcę Ci powiedzieć, kochana, coś, co płynie z głębi mojego serca. Ich liebe dich. Ja kocham Ciebie. Kocham Ciebie i myślę o Tobie. Nie mogę o Tobie zapomnieć, pragnę być z Tobą. Pragnę spędzać
z Tobą wspólnie czas. Proszę, napisz mi również, co myślisz, co czujesz. Ich liebe dich. Kocham Cię. Twój. Stęskniony. Myślący o Tobie, partner. Do usłyszenia. Dziękuję grupie drugiej. Dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali te miłosne listy. W tej atmosferze romantycznej, cudownej, weekendowej żegnam się z Państwem. Proszę o lajki, komentarze, proszę o subskrypcje, proszę o Wasze historie w komentarzach. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Kochani, do usłyszenia już niedługo.